Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie dzisiaj będziemy rozkminiać czwarty rozdział, końcówkę czwartego rozdziału Ewangelii Jana. Zatytułowałem to na roboczo uzdrowienie na odległość. Jezus jako ostatnia deska ratunku. I będziemy mówić o urzędniku królewskim, króla Heroda Antypasa, który wtedy miłościwie panował w tym regionie świata. Urzędnicy królewscy, zwłaszcza ci od Heroda, nie należeli do jakichś wielkich zwolenników Jezusa czy jego wielbicieli, którzy jakoś szczególny sposób by Jezusa szanowali, czcili albo wierzyli w Niego. No i właśnie taki urzędnik znalazł się w potrzebie. Pamiętamy, że ojciec Heroda Antypasa wsławił się, albo raczej niesławny był z tego, że urządził rzeźnię winiątek tak zwaną w Betlejemie 30 lat wcześniej. Zobaczymy i teraz właśnie jego syn rządzi w Palestynie. No i zobaczymy, jak Jezus zareagował na urzędnika tegoż właśnie niecnego króla. Gdy zobaczysz Jezusa. Przeczytamy więc dzisiaj ostatni akapit rozdziału 4 Ewangelii Jana. Przypominam, że w poprzednim akapicie, czy w poprzednim odcinku omawiałem sytuację Jezusa w Nazarecie, gdzie przybył i powiedział o swoich rodakach, że żaden prorok nie jest szanowany i uznawany we własnej ojczyźnie. I odszedł stamtąd. Przyszedł więc Jezus ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby zszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział do niego: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu: idź, syn twój żyje. I uwierzył ów człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł. A gdy już schodził, spotkali go jego słudzy i oznajmili, mówiąc: chłopiec twój żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuł się lepiej, i powiedzieli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której mu Jezus powiedział: syn twój żyje. I uwierzył on i cały jego dom. Jesteśmy tutaj w tym fragmencie świadkami ekstremalnej sceny, kiedy umiera syn urzędnika królewskiego i ojciec, poruszony tym dramatem, wyrusza, żeby ratować życie syna, jak wierzy, kilkadziesiąt kilometrów do Jezusa, który, jak wierzy, jest ostatnią deską ratunku. Ja sprawdziłem na mapie, jaka to jest odległość. Więc na mapie jest to odległość, jadąc samochodem, drogą samochodową, to jest ponad 40 kilometrów. Natomiast wtedy nie było oczywiście dróg samochodowych, więc trzeba było przejść pieszo. I pieszo, ta droga z Kany Galilejskiej, to jest około 35 kilometrów. W dzisiejszym terenie, bo w tamtym terenie prawdopodobnie były większe skróty. No, ludzie nie chodzili tymi asfaltowymi drogami, tylko jakimiś takimi swoimi tam drogami z miasta do miasteczka, z wsi do wsi. Myślę, że co najmniej 30 kilometrów, a więc ta droga mogła tutaj według Google jakieś 7,5 godziny zajmować, no przynajmniej 7 godzin szybkim marszem w tamtym czasie. W tekście jest mowa, że ten dziecko, ten syn został uzdrowiony o godzinie 7. Pamiętajmy, że Żydzi mieli inną trochę rachubę niż my czasu. Oni godziny liczyli od świtu, czyli powiedzmy, jeżeli świtało o 5, tak orientacyjnie, no to o godzinie 6 była to pierwsza godzina dnia, o 7 druga, o 8 trzecia, 9 czwarta i tak dalej. 10, 11, 12, czyli o godzinie 12 była ta godzina 7 według ich rachuby czasu. A więc ten człowiek, jeżeli szedł 7 godzin, no to tak, myślę, właśnie musiał wyjść około godziny 5, skoro świtało prawdopodobnie.
Tak bardzo był zdeterminowany, że nie mógł już dłużej czekać. Widział, co się dzieje z jego synem. Ciekawa sprawa, że jak ważny tutaj w tym fragmencie jest ojciec. W ogóle, jak ważny jest w rodzinie ojciec, bo poszedł ojciec, to on stał na straży życia, na straży rodziny, na straży bezpieczeństwa, na straży swoich dzieci. Wyruszył w drogę dość daleką, no na pewno jakąś tam niebezpieczną. Też i podjął ten trud z całej swojej zdeterminacji, żeby ratować swojego syna, jego życie. W naszych katolickich rodzinach ojciec jest raczej gdzieś na drugim planie, zepchnięty przez najczęściej matkę. No i pełni rolę takiego wielkiego nieobecnego w domu. Najczęściej jest takim rezerwowym w drużynie. Natomiast chyba nie tak było 2000 lat temu, kiedy ojcowie pełnili bardzo ważną, doniosłą rolę. No i tak mówię, bronili życia. Ja no nie chcę się tutaj chwalić, ale z moich osobistych doświadczeń, ja obecnie jako ojciec byłem przy narodzinach wszystkich trzech, trójki mojej dzieci. Asystowałem w szpitalu przy narodzinach moich dzieci. Kiedy najstarszy syn miał 8 lat, znalazł się właśnie w takiej sytuacji, że był umierający. Myśmy o tym nie wiedzieli wtedy jeszcze, a było to tak, że jako dziecko rozbolał go brzuch, brzuszek go zaczął boleć. No i po jakimś czasie, kilka godzin nie przechodziło mu to, więc poszliśmy do lekarza, no i lekarz przebadał dziecko. Stwierdził, że najprawdopodobniej jest to dość powszechna w tamtym czasie, a chyba i dzisiaj, tak zwana grypa żołądkowa, więc nie ma się czym przejmować, tam jakieś ziółka, poleżeć trochę. No i tak poszliśmy uspokojenie do domu, no ale ten ból nie mijał. Minęła noc i ból nadal trwał i nawet się nasilał. Minął znowu cały dzień, no oczywiście na tych ziółkach, wszelakich różnych tam innych jakichś takich domowych sposobach, no ale ból nadal trwał i się nasilał. No i nie wiedzieliśmy, co zrobić. W końcu o godzinie 12 w nocy żona podjęła decyzję, jedziemy do szpitala. No zabraliśmy dziecko do szpitala, no i w szpitalu okazało się, że musiał przejść natychmiastową operację. Po otwarciu brzucha okazało się, że wyrostek robaczkowy jest już rozlany, nastąpiła perforacja jelita, zakażenie otrzewne i ta ropa się tam rozlała. I gdybyśmy czekali do rana, to być może dziecko już by nie żyło. Taka sytuacja. No i stan był tak ciężki, że wymagał natychmiastowej interwencji chirurga, operacja. No i po tym stanie bardzo ciężkim dziecko dochodziło jeszcze do siebie przez chyba z 10 dni w szpitalu z takimi rurkami w brzuchu, bo one odprowadzały tą ropę, która tam stamtąd się wydobywała. Choć operacja wyrostka robaczkowego należy raczej do prostych zabiegów i po jednym, dwóch dniach wychodzi się ze szpitala. Ja pamiętam wtedy ten czas. No przeżyliśmy traumę, jak żeśmy się dowiedzieli, co nam groziło, co mogło się stać. Potem ja codziennie jeździłem też do szpitala, bo dopiero po kilku dniach dziecko było w stanie wstać z łóżka z moją pomocą. No i ja chodziłem z nim po korytarzu w ramach rehabilitacji, rekonwalescencji. Kilkanaście metrów w jedną stronę, czy kilkadziesiąt korytarzem, kilkadziesiąt w drugą. No dziecko było w strasznym stanie po tej chorobie, po tej operacji. No i tak jak tutaj w tym przypadku, było bliskie śmierci. Więc wiem, o czym tutaj jest mowa. Wiem, rozumiem tego ojca. Rozumiem całą tą sytuację doskonale. Skoro urzędnik przyszedł do Jezusa, to znaczy, że jakoś wierzył. Jakoś tam wierzył w moc Jezusa, w jego możliwości. Nie wiadomo, na ile jego wiara była silna, ale no, widział w nim ostatnią jakąś deskę ratunku. Nie była to jednak ta wiara, która powinna być. Przynajmniej tak uważał Jezus, ponieważ powiedział takie znamienne słowa, które ja odczytuję jako pewien wyrzut. Jeśli nie zobaczycie, nie uwierzycie. Jeśli nie zobaczycie, nie uwierzycie. Tak?
Więc co prawda ten urzędnik nalegał na Jezusa, żeby on poszedł z nim osobiście, żeby po prostu było dziecko jest umierające, więc no ale co miał zrobić? No musiał uwierzyć w słowa Jezusa. Idź, twoje dziecko będzie żyło. Twój syn będzie żył. No co miał zrobić ten urzędnik? No musiał po prostu uwierzyć słowu. Był zmuszony do tego, żeby uwierzyć słowu Bożemu. Tak? Jego wiara w tym momencie, cała wiara i nadzieja była oparta na Bożym Słowie. On nie widział tego uzdrowienia jeszcze. Był o 7-8 godzin od swojego domu, drogi, marszu ciężkiego. Już przeszedł 30 parę kilometrów, musiał wracać z powrotem. I w czasie tej drogi na pewno nurtowały go myśli, bo pewności nie miał, dopóki nie zobaczył. Ale na pewno nurtowały go myśli i wątpliwości. I on musiał się trzymać tego Słowa Bożego, ponieważ Jezus z nim nie poszedł osobiście, tylko dał mu Słowo. I na podstawie tego Bożego Słowa ten człowiek musiał zaufać, musiał wierzyć. Nagrodą dla niego było zobaczenie tego właśnie zdrowego syna, którego zobaczył dopiero po kilku godzinach. Ale już w trakcie tej drogi, myślę, gdzieś w połowie, spotkał swoje sługi, które wyszli mu naprzeciw. No w tamtych czasach istniał taki, myślę, że dobry obyczaj wśród porządnych ludzi, no, że kiedy wysyłało się posłańca, no tak po Jezusa wysłano posłańca, ten ojciec poszedł, to kiedy okazało się na miejscu, że ten syn został uzdrowiony, bo o godzinie 7 nastąpiło uzdrowienie, to ci słudzy doszli do wniosku, że nie warto już fatygować, nie byłoby no, grzecznie jakoś życzliwie, żeby fatygować jeszcze nauczyciela i Jezusa, który był bardzo szanowany przez tych ludzi, najwidoczniej to tak z tego wynika, żeby on jeszcze szedł kawał drogi, tylko wyjdziemy mu naprzeciw i zawrócimy go z tej drogi, no bo już nie ma tej potrzeby, żeby przychodził. Więc po co ma jeszcze iść kilkadziesiąt kilometrów, potem wracać z powrotem i tak dalej. Więc ci słudzy wyszli naprzeciw, żeby uprzedzić sytuację i wstrzymać tą no, pomoc, czy tą akcję ratunkową, żeby Jezus mógł zawrócić no i powiadomić tego ojca, który na pewno przeżywał katusze, myśląc, co tam dzieje się w domu, czy ten syn jeszcze żyje, czy może został uzdrowiony. No i tak się stało właśnie. Dlatego stąd wnoszę, że ten ojciec nie miał jeszcze takiej wiary, jaką można by sobie było życzyć, takiej w pełni biblijnej wiary, głębokiego zaufania, bo kiedy spotkał tych sług, zapytał, o której godzinie się to stało. Jak gdyby chcąc sprawdzić, chcąc mieć dowód na to, że to nie był jakiś przypadek, że ten syn no, nie ozdrowiał no, sam z siebie. No, czasami zdarzają się takie ozdrowienia, nawet z ciężkich chorób, no ale on chciał mieć pewność, że to stało się pod wpływem Bożego Słowa, które on zaufał i z tą nadzieją wracał z powrotem do domu. No i otrzymał tą nagrodę. Usłyszał, że to właśnie stało się wtedy, że Jezus jest autorem tego cudownego uzdrowienia i że parę godzin później zobaczył syna, wziął go w objęcia, zdrowego już. Jak jest tutaj napisane, uwierzył on i cały dom jego. Czyli znowu jest słowo uwierzył. Wcześniej też napisano, że uwierzył, więc jak to? Uwierzył, kiedy poszedł po Jezusa. Potem uwierzył, musiał uwierzyć, kiedy Jezus wypowiedział słowo: twój syn będzie żył, wracaj do domu. To już drugi raz uwierzył. No i teraz mamy trzeci raz, kiedy już miał dowód na to, że uzdrowienie jest faktem i uwierzył on i cały jego dom. Czyli po raz trzeci uwierzył on, no i cały jego dom. A więc można powiedzieć, na początku była to taka wiara bardziej hipotetyczna. No, Jezus jako ostatnia deska ratunku. On jest cudownym uzdrowicielem. On uzdrawia, może uczynić wszystko. No i Jezus uzdrowił na odległość. Drugi raz uwierzył, kiedy musiał uwierzyć, bo Jezus powiedział, idź, ja z tobą nie pójdę, ty wracaj sam i uwierz, że twój syn będzie żył na moje słowo. No i uwierzył Bożemu Słowu. Tak jak my czytamy Boże Słowo, tak i on uwierzył Słowu, żywemu Słowu Jezusa, który wypowiedział to Słowo do niego.
Trzeci raz uwierzył, kiedy już zobaczył. Miał dowody. Miał dowody na to, że Jezus jest tym, za kogo się podaje, i uczynił to, w co miał nadzieję, że Jezus uczyni. Ale jeszcze wtedy tego nie widział. I teraz pytanie jest takie, czy my wierzymy, czy my chodzimy widzeniem, czy wierzymy na podstawie tego, co czytamy w Słowie Bożym. Cały czas chodzi mi po głowie to zdanie, które wypowiedział Jezus. Zamiast standardowo zareagować na problem, to wypowiedział takie dziwne zdanie. Nie uwierzycie, jeśli znaków nie zobaczycie. A więc z tego widać, że nie uzdrowienie było tutaj najważniejsze i pierwszoplanowe, tylko tu nawet nie ma mowy o uzdrowieniu. Tu jest mowa o znaku i o wierze. Nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie jakichś cudów, które są znakami. No właśnie, wiara tutaj jest na pierwszym miejscu, uwierzenie, bo wiara jest najważniejsza dla Jezusa, jak widać z tego fragmentu. Nawet nie zdrowie ludzkie. No bo co z tego, że człowiek będzie zdrowy, bogaty, młody, szczęśliwy, no i będzie mu się dobrze powodziło w życiu, jeżeli wejdzie do piekła z kopytami, jako zdrowy człowiek. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że no, albo wierzymy w to, że istnieje Bóg, a jeśli wierzymy, że istnieje Bóg, to musimy też wierzyć, że istnieje piekło. Albo wierzymy w ewolucję, no ale jeżeli wierzymy w ewolucję, że ona stworzyła, w cudzysłowie stworzyła ten świat, no to musimy po prostu przyjąć do wiadomości, że wszyscy zgnijemy w ziemi, no i na tym się zakończy nasze życie i wtedy właściwie nic nie ma sensu. Nawet moralność nie ma sensu, no bo właściwie po co być moralnym i dla kogo? No skoro ta moralność no w żaden sposób by nam nie uprzyjemniała życia, tylko stwarza pewne, narzuca pewne obowiązki moralne, powiedzmy, czy etyczne. Choć uważam, że moralność i etyka chroni nas przed przeróżnymi problemami w życiu, które sobie możemy napytać, żyjąc niemoralnie. No ale w każdym razie albo istnieje ewolucja i kończymy wszyscy w piachu, gnijemy jako mięso, które zgnije i koniec, albo wierzymy w Boga. Ja uważam, że większej wiary trzeba w ewolucję, bo ewolucja w żaden sposób nie jest naukowo udokumentowana. Wszystko, co wam nakładli do głów w szkołach, to są bzdury, bzdety i bajki z mchu i paproci. Nie ma dowodów na ewolucję. Trzeba w nią wierzyć. Myślę, tak samo jak trzeba wierzyć w Boga, tak i trzeba wierzyć w ewolucję. Choć uważam, że ci, którzy wierzą w ewolucję, mają trochę silniejszą wiarę, bo nie ma kompletnie żadnych dowodów, nawet przesłanek, że ewolucja mogłaby być prawdziwa. Wprawdzie nie to jest dzisiaj tematem, no ale w każdym razie, jeśli wierzymy w Boga, to musimy wierzyć, że istnieje piekło opisane w Biblii jako wieczne. I właśnie to jest najgorsze. Właśnie to jest najgorsze, że piekło jest wieczne, bo o ile niektórzy mówią, piekło istnieje już na ziemi, no co poniekąd jest prawdą, bo jak spojrzymy na historię choćby Oświęcim czy inne tragedie, które ludzie zgotowali ludziom. No ale każda wojna, każdy Oświęcim kiedyś się kończy, nie? Nawet jeżeli ktoś jest zbrodniarzem i trafi do więzienia na 25 lat, no to żyje nadzieją, że kiedyś z tego więzienia wyjdzie, kiedyś je opuści. Może nawet przedterminowo za dobre sprawowanie. Natomiast z piekła nie ma wyjścia. Nie ma zwolnienia przedterminowego zwolnienia za dobre sprawowanie. Piekło jest po prostu wieczne. Nie można z niego w żaden sposób uciec. Nie można nawet samobójstwa popełnić, żeby uciec od piekła. To jest najgorsze. Właśnie ta myśl jest najbardziej przejmująca w tym wszystkim, że tam człowiek cierpi non-stop i nie ma żadnej nadziei na zakończenie tego cierpienia. Nie może żyć nawet taką nadzieją, że to się kiedyś skończy. No i właśnie w tym kontekście, jak widzimy, zdrowie fizyczne nie ma dla Jezusa aż takiego znaczenia i aż takiej wartości, jak zdrowie duszy, która prowadzi do życia wiecznego, zdrowie tej duszy. Czyli wiara. Wiara biblijna, wiara tak jak jest opisana w Biblii, tak? Tutaj czytaliśmy, ten człowiek na początku jakoś wierzył w Jezusa, że Jezus jest uzdrowicielem, potrafi wielkie rzeczy czynić. Potem musiał już uwierzyć Jego słowu, na Jego słowo wrócił do domu.
żył tą nadzieją, aż w końcu uwierzył on i cały jego dom. Kiedy on się nawrócił i opowiedział swoje świadectwo, jak do tego doszło, cały dom uwierzył. Zazwyczaj to tak jest bardzo często, że kiedy mężczyzna się nawraca, to nawraca się i cały jego dom. No i czas na podsumowanie, konkluzję z tego fragmentu. Ten cud był potrzebny nie tylko po to, żeby uzdrowić tego syna urzędnika królewskiego, ale przede wszystkim po to, żeby ci ludzie uwierzyli. Jeśli cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Oni zobaczyli cud i uwierzyli, on i cały jego dom. I dzięki temu uratowali swoje życie, wieczne życie. Odległość dla Boga nie ma znaczenia, ani czas to, że było 2000 lat temu, wydarzyła się ta historia, ani odległość, że to było kilkadziesiąt kilometrów. Jezus jest stale ten sam, i dziś, i 2000 lat temu, i nic się nie zmienia. Dalej ma tę samą moc. Dalej jest tym samym żywym Bogiem. Jezusem, który uzdrawiał wtedy, uzdrawia i dziś. Ale ludzie się zmienili. Dziś nie są już ci sami ludzie, którzy byli 2000 lat temu. I niestety dotyczy to też chrześcijan. Niestety mówię, bo jak przyglądam się dzisiejszym chrześcijanom i chrześcijaństwu i też własnemu życiu, to one w niewielkim stopniu przypomina życie tamtych chrześcijan i często dzisiejsze chrześcijaństwo jest zaledwie atrapą tego chrześcijaństwa, które było kiedyś, kiedy ludzie byli zdolni do najwyższych poświęceń swojego życia, nawet umierali za wiarę, by zostawali męczennikami. Dzisiaj ludzie ledwo co są w stanie kilka złotych wrzucić do koszyczka na ofiarę i uważają to za wielkie poświęcenie i wielką wiarę. Natomiast jeśli nie uwierzycie, nie zobaczycie. Jeśli nie zobaczycie, nie uwierzycie. Jeśli nie zobaczycie cudów i znaków, nie uwierzycie. Czy dziś ludzie, którzy nawet zobaczą znaki i cuda, uzdrowienia na przykład, czy oni dziś uwierzą? Czy zadowolą się zdrowym ciałem, a dalej będą chcieli żyć po swojemu, po staremu, niczego nie zmieniając w swoim życiu? Może tak to będzie właśnie dzisiaj wyglądało, że nawet cuda i znaki nie spowodują, że ludzie uwierzą. Może dlatego to jest przyczyną, że tak mało tych cudów i znaków dzisiaj widzimy. Nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Bo Jezusowi na pewno nie chodzi tylko o nasze zdrowe ciało. Nawet gdyby to ciało było bardzo zdrowe, to starczy tego zdrowia zaledwie na 80 lat. No a jeśli już ktoś jest bardzo zdrowy, to zapewni mu to zdrowie życie na 90 lat. Zdrowie ciała na tyle wystarcza. Natomiast zdrowie duszy wystarcza na wieczność. I tego wam życzę. Uzdrowienia dusz waszych, żeby wasze dusze były zdrowe i żeby wasze życie było wieczne. No ale oczywiście zdrowia ciała też wam życzę. Idę na dłuższy spacer. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz je?